Tak długo próbowałem mówić prawdę, że kłamstwo stało się wygodniejsze. Wysłałem niezliczoną ilość e-maili i przeprowadziłem setki rozmów telefonicznych, ale nikt nie chciał słuchać. Nie mogę ich winić, to brzmi jak szaleństwo. Jeśli to, co im powiedziałem, zostałoby chociaż częściowo uznane za prawdę, na zawsze zmieniłoby to ich sposób patrzenia na świat. Zaczęło się od małych kłamstw. Przestałem mówić, że coś widziałem. Ale nawet wtedy mówienie o tym uznawano za w złym guście. Nadal myśleli, że kłamię lub ubarwiałem fakty, aby ukryć coś jeszcze bardziej złowrogiego. I szczerze, znudziło mi się. Jestem już zmęczony próbami, żeby mi uwierzono. Więc po raz ostatni o tym napiszę i nigdy więcej o tym nie wspomnę. To musi się skończyć. Nigdy nie lubiłem określenia łowca burz. To brzmi za bardzo jak jakieś fajne hobby. Chociaż jest to termin powszechnie używany, nie chodzi tylko o bycie poszukiwaczem mocnych wrażeń. Zapewniamy realne i wymierne usługi. NWS opiera się na aktualizacjach w czasie rzeczywistym dotyczących ciśnienia barometrycznego, kierunku wiatru, opadów i ich intensywności, stanu powierzchni, prędkości i kierunku wiatru oraz kilkunastu innych danych. Są to informacje brane pod uwagę przy zapewnianiu wczesnego ostrzegania i powiadamianiu służb ratunkowych na dotkniętych obszarach. Pracowałem wtedy z dwoma innymi chłopakami. Jechaliśmy oddzielnymi pojazdami, dwaj z przodu, a ja jechałem z tyłu. Był tam Javier, szef przekładni. Dbał o to, aby nasze telefony komórkowe działały nawet przy złej pogodzie, stosując różne wzmacniacze sygnałów, a także na bieżąco informował nas o analizach satelitarnych, radarowych i mezoskalowych. Był także odpowiedzialny za radio, upewniając się, że jesteśmy na bieżąco z wszelkimi informacjami napływającymi od policji, straży pożarnej, służb ratunkowych, pasma obywatelskiego, CB lub częstotliwości wojskowych. Przy tych ostatnich głównie wspieraliśmy lotnictwo, ale czasem służyliśmy też marynarce. Drugim facetem był Red. Ten mężczyzna w kształcie klopsika był weteranem w każdego tego słowa znaczeniu. Wrócił z Afganistanu i stwierdził, no cóż, teraz powalczę z tornadami. I tak zrobił. Dokształcił się i dostał pracę jako meteorolog sądowy. Tak, istnieje takie coś. Po latach założył własną firmę, tą, w której byłem zatrudniony. Zajmowaliśmy się zbieraniem danych na temat burzy około 6 stopni na północ od małego miasteczka w Minnesocie niedaleko Rochester. Wczesne prognozy przewidywały, że burza przejdzie na wschód od Madison, Wisconsin, ale nastąpiło nagłe przesunięcie się na zachód. Do nowych pomiarów potrzebowali ludzi w terenie i zapowiadała się niemiła niespodzianka. Aż do St. Cloud nie było żadnych ostrzeżeń pogodowych, a to coś rozrastało się do monstrualnych rozmiarów. Minęliśmy Stewartville, po czym przeprowadziliśmy szybkie badanie szkód. Nie wyglądało to zbyt imponująco. Kilka wygiętych drzew wzdłuż linii lasu. Ale byliśmy na krawędzi. To były tylko wczesne wskaźniki. Przewidywaliśmy, że warunki na powierzchni szybko się zmienią. Słyszałem, jak Red reagował na to w czasie rzeczywistym przez radio. Niebo będzie srać gradem. Zaśmiał się. Zapamiętaj moje słowa. Nie ma mowy. Odpowiedział mu Javier. Nabijasz się. Chcesz wywołać presję, czy co? Szef mówi, że będzie grad, to będzie grad. Dodałem. Cieszę się, że mam po swojej stronie przynajmniej jednego sympatycznego mężczyznę. Powinieneś go nazwać liżącym dubsko. Zadrwił Javier. Mówię ci, nic się nie dzieje. Przekraczaliśmy dozwoloną prędkość, ale jazda w takich warunkach była u nas normą. Nasze pojazdy przechodziły regularne przeglądy, aby mieć pewność, że wytrzymają najgorsze scenariusze. W naszej pracy ostatnią rzeczą, której chcesz, jest utknięcie przed zbliżającym się tornadem. Służby nawet nie myślą, żeby wlepić ci mandat, gdy wszystko w promieniu wielu kilometrów może wylecieć w powietrze. Przejechaliśmy przez Rochester, kierując się na północny wschód, mijając Kellogg. Istniało spore prawdopodobieństwo, że będziemy musieli przeprawić się przez Mississippi.
Pierwsze ramię burzy miało minąć Maxwell. Javier nie mógł powstrzymać się od śmiechu. To szybki zwrot! Cholernie szybki zwrot! Niemal słyszałem, jak kręcił głową. Burze gradowe tak się nie przemieszczają! Dodał. Co? Już się posrałeś? Zaśmiał się Red. Zobaczysz! Gdy dojeżdżaliśmy do mostu Wabasha Nelson, drogi były czyste. Słońce zachodziło, rzucając wyraźny kontrast pomiędzy ciemnymi chmurami a czerwonym niebem. Zwolniliśmy, żeby mieć lepszy widok. Nie byłem pewien, na co patrzę. Tak wygląda grad, powiedział Red. Nie, te chmury są zgrupowane, prawda? Javier westchnął. Czy to przez góry skaliste? Nie ma mowy, zadrwiłem z radia. Chyba, że góry skaliste są gdzieś w Nowej Anglii. Dziewczyny, dziewczyny! Zaśmiał się Red. Obie jesteście piękne, nie kłóćcie się. Tuż za mostem znajdował się przystanek na odpoczynek. Skręciliśmy, żeby sprawdzić stacje pogodowe i dokonać wstępnego odczytu. Javier dwukrotnie sprawdził zasilacz. Korzystaliśmy z mnóstwa urządzeń i nie chcieliśmy, aby którekolwiek z nich psuło się pod wpływem wysokiej temperatury. Czytał na głos listę kontrolną, podczas gdy Red i ja przypatrywaliśmy się burzy. Naprawdę myślisz, że to grad? Zapytałem. Może to być po prostu paskudna ulewa. Nie, to grad. Skinął głową. Przecież masz to wyczucie. Czujesz ten zapach. Zapach? Tak, zapach. Przez chwilę zamilkłem, skupiając się na powietrzu. Pachnie... pierdoleniem głupot. Może. Wskazał południe, przewidując gwałtowny ruch na zachód. Potężne wiatry. Wystarczające, aby wyrwać więcej niż tylko kilka drzewek wzdłuż drogi. Przyglądaliśmy się potencjalnie poważnym uszkodzeniem mienia. Potwierdziło to sprawdzenie stacji pogodowej. Kierunek wiatru szybko się zmieniał i nabierał prędkości. Jechaliśmy dalej na północ, kierując się do Wisconsin, a następnie na południowy wschód drogą 35. Mieliśmy lepszy widok na burzę i coś po prostu wydawało się nie tak. Pracowałem z Redem dopiero przez jakieś półtora roku, ale było tak, jak powiedział. Można było to poczuć i zaczynałem to czuć. Jechaliśmy dalej przez kolejne 10-20 minut. Zatrzymaliśmy się na poboczu drogi i zaktualizowaliśmy nasze odczyty. Gdy Javier poinformował o tym lokalne biuro NWS, Red odpalił papierosa. Wiatr wzmagał się, anemometr nabierał prędkości, wirując coraz szybciej. Red miał problemy z przypaleniem tytoniu, to, jeśli w ogóle, wydawało się go martwić. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, musiał zapalić cholernego papierosa. Nie wygląda to dobrze, stwierdził. Ani trochę. O czym myślisz? Jeszcze nie jestem pewien. Westchnął, obejmując dłonią zapalniczkę. To chyba będzie gorsze niż grad. Mówisz o tornadzie? Potrząsnął głową, w końcu odpalając iskrę. Oby nie. Westchnął. Jechaliśmy dalej na południe przez kolejne 10 minut. Chmury napływały. Szybko. Poczułem, jak wilgoć w powietrzu przykleja się do mojej skóry. Musiałem podkręcić klimatyzację. Musimy zatrzymać się na kolejne odczyty, powiedział Javier. Zbliżamy się do epicentrum. Odmawiam, zawracamy. Przerwał mu Red. No co ty, nie! Zachichotał Javier. Nie, nie zawracamy. To jest jak spierdalanie z... Zawracamy! Nie mamy pojęcia, w co się pakujemy. Że ty nie masz pojęcia? Prychnął Javier. Naprawdę? Tak. Red pozwolił, aby pauza zawisła na chwilę w powietrzu. Poczułem napięcie. W porządku, powiedział Javier. Wracamy. Opony zapiszczały, gdy Red skręcił. W lusterku wstecznym dostrzegłem błyski świateł. Potem przeszedł grzmot. Tak, burza nabiera tempa, powiedział Red. Więc to nie jest grad. Zachichotał Javier. Nie wiem do cholery, co to jest. Mówiłem ci, że to nie grad. To nie czas na bycie zadowolonym z siebie dupkiem, Javier. Przerwałem. Dokąd jedziemy?
Red pomyślał, że moglibyśmy uciec jadąc na północ przez Nelson i obserwować burzę z drugiej strony. Kiedy dzielił się swoimi planami, nie mogłem nie zauważyć, że Javier milczał. To był facet, który częściej przekomarzał się, niż siedział z zamkniętą jadaczką. To był zły znak. Wysłaliśmy aktualizację do lokalnego biura NWS i w ciągu kilku minut wysłano ostrzeżenie pogodowe. Ja też takie dostałem. Red skręcił na północ drogą 25, mając nadzieję, że dotrzemy wystarczająco daleko, zanim uderzy w nas największa siła burzy. Przy odrobinie szczęścia moglibyśmy uzyskać dokładniejsze odczyty po drugiej stronie i nadal być w domu przed północą. Ale nie, nie mieliśmy tyle szczęścia. Burza nasiliła się i znaleźliśmy się w tylnej części najbardziej wysuniętej na północ krawędzi. Najpierw dopadł nas deszcz. Nie spuszczałem wzroku z samochodu Reda, obserwując, jak krople deszczu zbierają się i znikają wraz z odgłosem wycieraczek. Red i Javier kłócili się o odczyty, o problemy z połączeniem, o to, jak zepsuła się listwa zasilająca, przeładowując akumulatory. Miałem problemy ze słyszeniem ich przez radio i nagle poczułem zapach ozonu. Ponownie można było to wyczuć tuż przed tym, jak to się stało. Założę się, że Red też to czuł. Pierwsze uderzenie pioruna pojawiło się znikąd. Teraz widziałem tę katastrofę. Przeżywałem ją. Byłem w niej, ale to nie była tylko zła pogoda. To był wręcz chaos. Nie tylko deszcz i grzmoty, ale coś innego. Ułamek sekundy. W tym jednym uderzeniu serca, gdy piorun rozświetlił niebo i wszystko ucichło. Nie ma na świecie osoby, która byłaby wystarczająco szybka, aby zareagować, nadając temu niesamowity, eteryczny charakter, gdy samochód Reda płynął prosto do przodu. Ale w tym świetle coś zobaczyłem. Cienie rzucane na chodnik. Coś. Red skręcił i śliska droga wzięła górę. Próbował odzyskać panowanie, ale było już za późno. Jedno koło zanurzyło się w rowie, pchając samochód do przodu, obracając go i prawie przewracając, wyrzucając go z drogi około 25 stóp na pobliskie pole. Nadepnąłem na hamulce, zatrzymując samochód na poboczu. Nawet o tym nie myślałem. Puściłem kierownicę i pośpieszyłem do krawędzi pola. Wołałem, żeby odpowiedzieli, a oni krzyczeli do mnie. Krzyczeliśmy jeden na drugiego przez te pierwsze kilka chaotycznych sekund w zniekształconym bałaganie. W końcu przestaliśmy. Red uchylił okno i krzyknął. I wracaj do samochodu! Co? Wracaj do tego cholernego auta! Nie myślałem trzeźwo. Wyszedłem na pole bez żadnej osłony. Podczas burzy bezpiecznie jest przebywać w pojeździe. Może działać jak coś w rodzaju klatki Faradaya. Byłem tam całkowicie odsłonięty. Szybki obrót napięcia i wracałem prosto do samochodu. Rzuciłem się na miejsce pasażera i w chwili, gdy zamknąłem drzwi, niebo ponownie się rozjaśniło. Pojedyncze uderzenie pioruna, sięgające z chmur i uderzające w przednią szybę samochodu Reda. I z tego światła mogłem je zobaczyć. Musiało być ich ponad 100. Ludzie. Spaleni ludzie. Osoby z odsłoniętymi kośćmi, popękaną skórą, brakującymi kończynami. Wszyscy w różnych stanach rozkładu i obrażeń. Było już po wszystkim. Szli ulicą, okrążali samochód Reda, wszyscy po prostu stali w białym świetle i patrzyli martwymi oczami i w mgnieniu oka zniknęli. Zagrzmiał grzmot, a świat pogrążył się w ciemnościach. Javier wyskoczył z samochodu. Uderzenie przebiło przednią szybę, rozbijając ją. Nie słyszałem go, ale widziałem, jak patrzył w moją stronę, wskazując na siedzenie kierowcy, na którym siedział Red. Ten się nie ruszał. Błyskawica nie powinna tak się zachowywać. Powinna uderzać w najwyższy punkt, a nie w najsłabszy. Ale ten nie przestrzegał zasad. Javier pomknął przez pole i rzucił się do mojego samochodu. Otworzyłem drzwi od strony pasażera i wczołgałem się na miejsce kierowcy, ponaglając go, by biegł dalej. Pośpiesz się! Krzyczałem. Biegnij! Pędził na pełnych obrotach z dzikim wyrazem oczu. Jego źrenice były tak rozszerzone, że były niemal czarne. Nie zaszedł daleko. Kolejne uderzenie.
tym razem przebijającego prosto na wylot. Widziałem, jak jego mięśnie kurczyły się i pękały, gdy jego szczęka wykrzywiła się pod nienaturalnym kątem. I w tym ułamku sekundy rozbłysku światła wrócili. Okrążyli go. Widziałem ich setki na polu. Uderzenie pioruna wydobywające obraz ich postaci, patrzących na Javiera martwym wzrokiem. Ale jeden z nich patrzył w moją stronę. W pierwszej chwili go nie rozpoznałem, ale nie mogłem powstrzymać się od jego uwagi. Jako jedyny z nich patrzył w moją stronę Red. Oczy mu się wywróciły, a z jego klatki piersiowej wyłaniała się tląca czarna plama. Tak samo martwy jak reszta. Patrzył prosto na mnie. Byłem następny. Ledwo widziałem. Kiedy światło odeszło, a postacie zniknęły z moich oczu, moja głowa zaczęła krzyczeć z nacisku. Kiedy grzmot wstrząsnął moim samochodem, świat stał się szary. Myślę, że chwilowo oślepłem. Kiedy mrugnąłem, wszystko było czerwone. Nie widziałem nawet Javiera leżącego na drodze. Moim pierwszym odruchem było ukryć się. To właśnie zwykle robisz, gdy utkniesz w burzy. Chronisz się i czekasz, aż minie, ale to było inne. Nie zadziałało to w przypadku Reda i z całą pewnością nie sprawdziłoby się również w przypadku mnie. Wysiadłem na kilka sekund przed tym, jak pioruny wstrząsnęły moim samochodem, przepalając blok silnika i przypalając chodnik pod spodem. W błysku światła je zobaczyłem. Oni wszyscy tam byli. Javier też. Jego szczęka wciąż była wykrzywiona, ale teraz wszyscy na mnie patrzyli, czekając na mnie. Zatoczyłem się do tyłu i wpadłem do przydrożnego rowu. Moje ubrania były pokryte wodą deszczową, pokrzywami i odbarwionymi słonecznikami. Deszcz był nieubłagany. Moją pierwszą myślą było wstać i pobiec, ale nie mogłem zmusić nóg do poruszania się. Zamiast tego po prostu zwinąłem się w kłębek, zakryłem oczy i próbowałem zajmować jak najmniejszą powierzchnię. Uderzenie, 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 uderzenie. Ale to do mnie nie docierało. Z każdym błyskiem postacie się zbliżały. W trzecim rozbłysku byłem otoczony przez umarłych, ramię w ramię, upakowanych jak sardynki. Nie powiedzieli ani słowa. Jedyne co robili, to podeszli bliżej i sięgali po mnie. Wydawało mi się, że minęła wieczność. Każdy błysk światła sprawiał, że moje serce biło mocniej. Zakryłem uszy i oczy, ale po prostu nie dało się tego nie poczuć. Pochłaniało to każdy zmysł. Mogłem tego posmakować, powąchać. Było tak jasne, że przepalało powieki. Przepływało przez dłonie, którymi zakrywałem uszy. To była ogromna, bezbożna moc. Poczułem je. Ręce, nie mające czasu mnie chwycić. Zapach rozkładu, gdy zbliżali się, próbując mnie udusić. Przebłysk bólu, gdy ktoś próbował ugryźć moją nogę, ale błysk minął, zanim martwe zęby zdążyły przebić moją skórę. Nie mogłem z nimi walczyć. Było ich zbyt wielu i nie sposób było określić, skąd pochodzą. Gorączkowo machałem rękami, starając się chronić. W ulotnej chwili podniosłem wzrok. Spodziewałem się zobaczyć poruszające się chmury i burzę niosącą deszcz na zachód, ale tego nie widziałem. Tam w górze było oko. Bóg mi świadkiem, to było oko patrzące prosto na mnie. Z perspektywy czasu wiem, że musiało być tak duże jak boisko do piłki nożnej. To była rzecz tak wielka, że nie mogłem tego pojąć. Wisiało tam, rozganiając chmury. I z każdym mrugnięciem grzmiało kolejne uderzenie, szukając mnie. Naliczyłem 18. 18 uderzeń pioruna w ciągu najwyżej kilku minut. Poczułem się, jakbym był tam od wielu godzin. Każde uderzenie trwało dłużej niż poprzednie. Ale kiedy deszcz atakował otoczenie, a ja zamarzałem i drżałem, coś się stało. Chwytające dłonie ustały, gryzienie, łkanie. Krwawiłem z powodu skaleczeń i siniaków, ale żyłem. Kiedy w końcu stanąłem na nogi, nie było nic poza popękanym chodnikiem, spaloną trawą i dwoma ciałami. Jeden nadal siedział na siedzeniu kierowcy w swoim samochodzie, drugi leżał twarzą na ulicy. Dodzwonienie się po pomoc zajęło mi kilka minut. Nie mogłem w to uwierzyć. Po prostu siedziałem i próbowałem złapać oddech.
Od tamtej pory opowiadam o tym ludziom, ale nazywają to traumą. Jakby to wszystko było tylko wielkim wypadkiem, który miał się wydarzyć. Nawet ludzie z branży nie chcieli słuchać, niezależnie od ich powiązań z Redem i jego firmą. Straszna tragedia. To wszystko, co byli gotowi powiedzieć. Jakby facet taki jak Red był po prostu głupi. Uderzenia piorunów nie mają celu. To się nie zdarza. Tropiłem tę burzę tak długo, jak mogłem, ale z tego, co widziałem, rozpuściła się gdzieś nad wybrzeżem Norwegii. Czytałem coś o połaciach mew, rozbijanych na deszcz piór w wiosce rybackiej na północno-zachodnim wybrzeżu, ale tam skończył się trop. Nigdy nie miałem problemu z burzami. Aż do teraz. Potrafię obudzić się w środku nocy i wyobrażam sobie, że właśnie poczułem grzmot. Wpadam w panikę na widok nagłych świateł. Nie mogę się zmusić do wyjścia na zewnątrz, gdy jest pochmurno. Po prostu mam przeczucie, że cokolwiek to było, nie podobało mu się, że uciekłem. Może następnym razem uda mi się przewidzieć, że jest blisko. Bo chyba znów czuję ten zapach.